Dzień dobry, Jacek Sroka, Litał. Witam w pierwszym odcinku serii Red Note w domu. Jest to program dedykowany dla uczniów ogniska muzycznego Red Note, dla ich rodziców, ale nie tylko. Dla tych również, którzy nas jeszcze nie znają, to właśnie mają okazję poznać. O czym to będzie? Jak widzicie, siedzę tutaj w otoczeniu gitar, ale nie będziemy rozmawiać tylko o grze na gitarze, perkusji, pianinie, o śpiewaniu czy o jakichkolwiek innych zajęciach muzycznych. Porozmawiamy sobie o rzeczach, o których być może nie ma czasu pogadać na co dzień, czyli jak to mówią na Podhalu, ogólnie o muzyce. Temat dzisiejszego odcinka to talent. To piękne słowo bardzo często pojawia się, kiedy mówimy o muzykowaniu. Czym tak naprawdę jest talent? No jest to takie słowo, które jest owiane pewną mgiełką tajemniczości i ma w sobie takie elektryzujące niedopowiedzenie. Ale jaką tak naprawdę rolę pełni w uprawianiu muzyki? Gdybyśmy chcieli ubrać słowo talent w ramy definicji, to pewnie znaleźlibyśmy stwierdzenie, że talent to zespół cech umożliwiający coś. Moi drodzy, talent to nie jest żaden zespół, chyba że zespół disco polo. Osoba utalentowana muzycznie w praktyce, jak to się mówi, łapie w lot to, czego inni nie łapią, nawet kiedy wykłada im się to najbardziej łopatologicznymi metodami. W muzyce jest to tym bardziej spektakularne, że jest to dziedzina, która łączy w sobie dwie płaszczyzny, to znaczy intelektualną i manualną. No i łatwość przyswajania w takim układzie to jest coś bardzo istotnego. Wielu wybitnych muzyków podkreśla rolę talentu w swojej karierze. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć postać Mariusza Patyry, wybitnego polskiego skrzypka, pierwszego i jak do tej pory jedynego Polaka, który wygrał konkurs Paganiniego. O tym, jak wielkie jest to dokonanie, nie świadczy fakt, że utwory Niccolò Paganiniego mają taką skalę trudności, przez którą nie są w stanie przebrnąć nawet wybitni skrzypkowie. Ci, którzy Paganiniego grają i grają na takim poziomie jak Mariusz Patyra, to naprawdę elita. Paganini, tu ciekawostka, miał zwyrodnienie stawu w przegubie dłoni, które pozwalało mu zaledwie za pomocą dwóch pozycji łapać cały gryf skrzypiec. To tak jakby na co dzień chodzić w butach siedmiomilowych, taki trochę pakiet komfort. Ten pakiet komfort uzupełniał ojciec despota, który lał go, kiedy tylko mały Niccolò przestawał ćwiczyć. Ponadto Niccolò Paganini miał jeszcze jedną cechę, jeden dar, który posiadało kilku jego kolegów z branży, Mozart, Beethoven, Chopin. Po prostu był geniuszem. Mariusz Patyra w jednym z wywiadów przyznał, że swój sukces zawdzięcza przede wszystkim temu, że na odpowiednio wczesnym etapie nauczyciele w szkole muzycznym dostrzegli jego talent. Ponadto miał mamę, która zawodowo zajmowała się muzyką, więc wiedziała, co z tym dalej zrobić, i tatę, który był wojskowym i ubrał to wszystko w ramy odpowiedniej dyscypliny. No to zaczęliśmy, jak to mówią, z grubej rury, bo tu Paganini, tu zwyrodnienie stawu, tutaj ojciec despota, tu godziny ćwiczeń i pewnie wielu z Was zadaje sobie w tym momencie pytanie, mój Boże, gdzie w tym wszystkim ja, mały żuczek, który chce po prostu grać na gitarze, albo gdzie w tym wszystkim moje dziecko, które zamarzyło, żeby najzwyczajniej w świecie grać na pianinie. Spokojnie, słuchajcie, świat potrzebuje Beethovenów, Chopinów, Mozartów, ale jednocześnie świat bardziej potrzebuje normalnych muzyków, tak rzetelnie i z sercem uprawiających swoje rzemiosło, a już najbardziej świat potrzebuje muzyków, którzy w tej muzyce odnajdą pasję, w której będą mogli pokazać siebie, jak to się mówi dzisiaj, w której odnajdą lepszą wersję samych siebie. I to właśnie w uprawianiu muzyki jest najfajniejsze i do tego nie trzeba żadnego kosmicznego, metafizycznego, spektakularnego talentu. Po drugie, względem talentu mamy czasem błędne oczekiwania, takie trochę na wyrost. No bo oczekujemy, że to jest coś, co jasnym snopem światła spłynie na nas z nieba, a później to już sale koncertowe świata staną przed nami otworem. No nic bardziej mylnego, słuchajcie. Talent to jest coś, co nosi w sobie tak naprawdę większość z nas. O tym opowiem przy okazji któregoś z naszych kolejnych spotkań. Natomiast bardzo często ten talent jest schowany, on jest ukryty. Z talentem jest trochę tak jak z orzechem. Serce orzecha kryje się pod taką twardą właśnie skorupą. I żeby tam do środka się dostać, to po pierwsze potrzebujemy narzędzi, a po drugie potrzebujemy czasu i cierpliwości. I na koniec najważniejsza rzecz. Moi kochani, z perspektywy 20 lat uprawiania muzyki na różnych płaszczyznach, z perspektywy ponad 20 tysięcy udzielonych lekcji gry na gitarze, z pełną odpowiedzialnością, mogę Wam powiedzieć, że talent tak naprawdę to nie jest ta legendarna łatwość przyswajania. Słuchajcie, talent to jest przede wszystkim pokora względem muzyki, przede wszystkim systematyczność i
to, żeby umieć ciężko pracować. To, żeby w muzyce widzieć jakiś długofalowy cel, żeby z tej muzyki zrobić pasję i sposób na życie. Innymi słowy, talent to postawa względem samego siebie i względem tak fantastycznej materii, jaką jest muzyka. I takiej właśnie postawy sobie i Wam z całego serca życzę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.